Witam Was wszystkich, jak zwykle bardzo serdecznie. Chciałbym opowiedzieć Wam, jakie moim zdaniem herbaty warto na sam początek w ogóle właśnie takiej drogi herbacianej wybrać z kategorii herbat zielonych klasycznych. Pierwszą z tych herbat jest herbata Sedzak i jest to herbata, która w pewnym sensie łączy stylem zarówno herbaty chińskie, jak i herbaty japońskie. Co ciekawego jest w Sedzaku? W mojej ocenie to jest herbata z takiej właśnie już całkiem fajnej półki. Ten balans między ceną a jakością w przypadku tej herbaty jest dość dobry i przede wszystkim te nuty, które można tam odnajdywać, zarówno mają trochę korzeni i chińskich, i japońskich, i uważam, że jako taka herbata właśnie na początek jest to coś godnego polecenia, dlatego że bardzo rzadko sięgamy po coś na samym początku, co jest albo z takiej wysokiej półki i też nie chcemy się naciąć na coś, co jest raczej z jakąś taką podstawową herbatą. Moim zdaniem taki Sedzak doskonale się wpisuje właśnie tak naprawdę w takie trendy, że oczekujemy, no można powiedzieć, czegoś więcej trochę też od herbaty. Oczekujemy, że ten smak będzie trochę lepszy właśnie, że będzie w nim coś więcej niż w przypadku podstawowych herbat. I akurat Sedzak ma to coś, ma taką fajną nutę. Ja ją trochę przyrównuję do takiej nuty bardzo przeze mnie lubianej herbaty Luang Guapien chińskiej, aczkolwiek ta herbata już jest trochę też z wyższej półki cenowej. Herbata Sedzak, jak dla mnie, to jest herbata, którą warto polecić właśnie na początek, chociażby z tego względu, że jej smak jest w miarę prosty, dość wielu osobom będzie się po prostu też ten smak podobał. Nie ma tam w tej herbacie czegoś, co by mogło być w jakiś tam sposób też źle odbierane, tak? Zwłaszcza na samym początku właśnie takiej drogi herbacianej. Drugą taką herbatą jest Sencha Miyazaki. Jeśli właśnie idziemy bardziej w taką stronę japońską, chcemy spróbować herbaty, która jest po prostu porządną herbatą Sencha, to właśnie Sencha Miyazaki jest takim naszym hitem sprzedażowym już od dosłownie 2-3 lat. Tak naprawdę coraz większą popularność zyskuje i jest mnóstwo osób, które po prostu wracają do niej. Właśnie nie do Senchi Kagoshima, chociaż ta też ma swoich zwolenników, ale Sencha Miyazaki, pomimo że jest w dość podobnej cenie, tych zwolenników zyskuje jakby o wiele chętniej, tak? Sencha Miyazaki to jest prosta, w mojej opinii, sencha, aczkolwiek bardzo jest taka smaczna, bardzo ten i aromat, i smak jest bardzo spójny, bardzo harmonijny. Nie jest zbyt słodka, ani też z jakimiś takimi bardzo mocnymi nutami, intensywnymi, nie wiem, umami, czy w ogóle aromat morza lasu, tak? To wszystko jest takie bardzo zbilansowane. W mojej ocenie Sencha Miyazaki jest takim świetnym, naprawdę początkiem dla osób, które jakby bardziej spoglądają właśnie w stronę japońskiej wyspy. Czyli po właśnie herbacie Sedzak, która jest koreańską herbatą. Drugą herbatą, którą proponuję na sam początek, jest Sencha Miyazaki. I teraz trzecia herbata, nad którą trochę się wahałem, zastanawiałem, bo wiedziałem, że będzie z rejonu chińskiego. Chcę powiedzieć, że nie jestem co do tego wyboru do końca jeszcze przekonany, ale chcę powiedzieć, że na sam początek wydaje mi się, że jednak Longjing. Longjing, czyli klasyka gatunku chińskiej herbaty zielonej. Co ma takiego Longjing, czego nie mają inne herbaty? W mojej ocenie pełnie, słodycz,
lekko taki orzeszkowy właśnie aromat, który się też przekłada na fantastyczny smak. Bardzo elastyczna herbata, bardzo, można powiedzieć, herbata, którą można zaparzyć w taki sposób, w jaki się chce. Jest herbatą, która może mieć też takie intensywne oblicze, ale może być właśnie słodziutka, fajnie wydobyte, pewne nuty te i orzechowe, i te takie słodkie przy niższej temperaturze parzenia. Uważam, bardzo uniwersalna herbata, która świetnie się właśnie nadaje na sam początek. Także te trzy herbaty uważam, że są no fajnym wyborem, tak? Nie będą na pewno niemiłym zaskoczeniem. Oczywiście, jeśli ktoś lubi longdzingi, to ten podstawowy longdzing nie będzie jakimś wielkim szałem, bo jest to podstawowa herbata. Ona jest dość intensywna, ma też troszeczkę i goryczki, też wyjdzie właśnie z niej dość fajny, taki intensywny smak. Ale dla osób, które lubią longdzinga, ten smak nie będzie czymś, wobec czego się po prostu zawiodą. Także dzięki serdeczne za oglądnięcie tego filmu. Mam nadzieję, że właśnie ten wybór tych trzech herbat, które najbardziej polecam właśnie na początek, tak, takiej drogi z herbatami zielonymi, klasycznymi, będzie dla Ciebie po prostu czymś fajnym, czymś, co też pozwoli Ci wybrać też sposób optymalny herbaty dla siebie. Dzięki i do zobaczenia.